Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kryj w biurze na ulicy Jana Pawła II stacjonuje już od grudnia ubiegłego roku, ale dopiero wczoraj odbyło się jego oficjalne otwarcie. Udało się, biuro oficjalnie jest. Po przecięciu wstęgi nowe miejsce pracy posła Kryja pobłogosławił ksiądz prałat Jan Sarwa, składając przy tym życzenia. I darów Ducha Świętego, mądrości, dla dobra wspólnego, żeby ta praca była jak najowocniejsza. Dziękuję bardzo. Udział w oficjalnym otwarciu biura poselskiego Andrzeja Kryja wzięło wielu gości. Cieszę się z tego, że są razem z nami parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, że są samorządowcy, bo chciałbym, żeby ta współpraca pomiędzy parlamentem i samorządem była owocna. Chciałbym, żeby było to miejsce, gdzie różne problemy zgłaszane przez pana starostę, pana prezydenta, przez burmistrzów i wójtów, przez radnych mogły być rozwiązywane, żeby to było miejsce takiego wsparcia, miejsce, które łączy, a nie dzieli. O współpracy dla dobra mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego mówili również koledzy z ław poselskich posła Andrzeja Kryja. Cieszę się ze współpracy, bo to jest taka ciepła, dobra współpraca ze strony pana posła Andrzeja Kryja i także tutaj w Ostrowcu jest wiele problemów do rozwiązania. Myślę, że będziemy także te tematy w naszej aktywności społecznej i politycznej tak naprawdę podejmowali. Jestem przekonany, że tutaj wspólnymi siłami zbudujecie to wielkie dobro dla mieszkańców tego miasta, dla samego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, bardzo ważnego miasta na naszej świętokrzyskiej ziemi. Biuro posła Andrzeja Kryja mieści się obok biura senatora Jarosława Rusieckiego. Jak podkreśla poseł, takie zamierzenie jest celowe i wpisuje się w strategię Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że to nie jest złe rozwiązanie, choćby z tego względu, że nie ma takiej niezdrowej rywalizacji pomiędzy biurami. Prawo i Sprawiedliwość jest partią zwartą, partią jednolitą, partią, która ma wspólne cele. Stanowimy jedną drużynę. W związku z napiętym terminarzem posiedzeń Sejmu poseł Andrzej Kryj interesantów nie będzie mógł przyjmować w danym dniu o danej godzinie. Osoby zainteresowane spotkaniem z posłem będą informowane o wolnych terminach, jakimi poseł dysponuje. Wiedząc, że jestem w Ostrowcu konkretnego dnia, że nic już się nie zdarzy nieprzewidzianego, to ja wtedy osobiście albo przez panią dyrektor Sylwię Kulę odzwaniam do takiej osoby i umawiam się następnego dnia, o ile jej ten termin pasuje, jest to o wiele bezpieczniejsze. Ponadto przy biurze poselskim Andrzeja Kryja funkcjonuje punkt, w którym udzielane są bezpłatne porady prawne, z których skorzystać mogą wszyscy chętni w każde piątki od godziny 10 do 14.